No witam. W tej części kursu chciałem Ci pokazać takie sygnały kobiet, które też mogą świadczyć o tym, że kobiecie się podobasz, kiedy do Ciebie pisze. No myślę, że niektóre z tych sygnałów Cię zaskoczą. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, porozmawiamy o tym, jak wciągnąć kobietę w rozmowę, tak żeby bardziej chciała z Tobą pisać, żeby bardziej się starała pisać, więc myślę, że się spodoba. Pierwsza sprawa. Jakie sygnały daje zainteresowana kobieta, kiedy z nią piszesz? Pierwszy taki sygnał, który może nie jest odkrywczy, to jest tego typu sytuacja, że dziewczyna bardzo szybko wysyła wiadomości. Siedzisz z nią, piszesz, odpisuje, piszesz, odpisuje. Tak jakby się cieszyła, tak jakby była podemocjonowana, że się właśnie do niej odezwałeś. Oczywiście to nie zawsze musi być tak, że to jest silny sygnał zainteresowania, bo przykładowo dziewczyna jest panią doktor, która pracuje w szpitalu i zajmuje się pacjentami, czy tam, nie wiem, dziewczyna pracuje w Chińczyku, w kebabie, robi te kebaby, czy pracuje po prostu i nie może odpisać. Ale jeśli widzisz przykładowo wieczorem, w sobotę, w niedzielę, w weekend, że te SMS-y, kiedy ma wolny czas, przychodzą bardzo szybko, właściwie błyskawicznie, ty piszesz, odpisuje. I oprócz tego pojawiają się takie pytania, co słychać, jak się czujesz, wszystko dobrze. Często niektóre kobiety wysyłają takie wiadomości, dojechałeś cały do domu. To już może świadczyć, że ona się o ciebie troszczy, martwi w pewien sposób. To jeszcze nie jest takie, wiesz, zainteresowanie, że się zakochała, że już tutaj cała jest tobą jakby pochłonięta, cała uwaga jest skierowana w Twoim kierunku, ale już to świadczy o tym, że pewne mechanizmy zaczęły tutaj działać. Wypytuje Cię dziewczyna też wtedy w SMS-ach o byłą partnerkę, o to, czy imprezujesz, kiedy ostatni raz miałeś dziewczynę. No i już Ci tłumaczyłem, jak takie teksty należy odbić, to znaczy jak na nie odpowiedzieć. Po prostu nie mówisz, nie piszesz nic wprost. Najlepiej sobie pożartować, odpisać kobiecie. Nie miałem nigdy dziewczyny. Moja pierwsza dziewczyna nigdy nie istniała. Jeszcze jestem dziewicą, tak? Jak ty to piszesz z uśmiechem, ona widzi po tobie luz, żartujesz sobie, to ta dziewczyna, ta kobieta w życiu ci nie uwierzy, w życiu ci nie uwierzy, że tak faktycznie jest. Także nie bój się czasem pisać jej SMS-ów, które są na tyle zabawne, gdzie pokazujesz niby swoje słabości, nie? Albo nie miałem nigdy dziewczyny, bo jestem nieśmiały. Oczywiście, że każda kobieta nie wyczuje tego w ten sposób, że jesteś nieśmiały, bo byś tego nie pisał, tylko będzie się z tego śmiała, żartowała, jasne, ty nieśmiały i tak naprawdę dodajesz sobie w ten sposób większego zaangażowania kobiety. Więc jeśli ona też ci pisze, zapytuje, co tam wczoraj robiłeś wieczorem, byłem nieśmiały. Spałem i zasnąłem. Okej, to chyba się wyspałeś. Niekoniecznie. I nie odpisujesz dlaczego. To są też tego typu oczywistości, przepraszam, nieoczywistości, które nakręcają dziewczynę. Pamiętaj o tym, że zainteresowana kobieta będzie też się bardziej rozpisywać, będzie bardziej chętna, żeby pisać przez dłuższą ilość czasu. Niezainteresowane kobiety bardzo często nie odpisują od razu, a wręcz te SMS-y przychodzą, kiedy ona ma przy sobie telefon, ma wolne, gdzie te wszystkie warunki są spełnione, że w sumie może z tobą pisać, ale nie pisze, to właśnie w te SMS-y wtedy przy kobiecie, która jest niezainteresowana, w ogóle przychodzą po dłuższym czasie, tam na przykład po godzinie, nawet ci nie odpisze, albo takie kobiety zlewczo odpisują, co u ciebie, ok, może jeszcze popiszemy, wiesz co, może innym razem, tak? Od razu wtedy widać, że dziewczyna cię po prostu olewa, z czego to wynika. No nie zainteresowałeś jej na początku, nie było odpowiedniej wibracji, kiedy się zobaczyliście, poznaliście, kiedy ją poderwałeś, może ten numer był wymuszony, nie wygenerowałeś wystarczającej ilości emocji. No i to wszystko sprawia, że ona pisze tego typu wiadomości i jej postawa jest olewcza. Więc musisz sobie też zdać sprawę, że sygnały sygnałami, jeśli chodzi o zainteresowanie kobietami, ale bardzo ważne jest to, co robiłeś na spotkaniu, przed pisaniem, jak ty ją poznałeś, jakie emocje wygenerowałeś przy spotkaniu. Bo przykładowo, jeśli podszedłeś do dziewczyny, wziąłeś od niej numer, poprosiłeś o numer, cały się denerwowałeś,
stałeś zdenerwowany, ona się stresowała, wpisała ci numer, to wiesz, to taki numer jest w sumie nic nie warty, bo ty nawet jej nie poznałeś, ona ci wpisała ten numer, bo nie przemyślała sprawy, bo się stresowała, żebyś sobie poszedł, żeby ona już miała spokój tak naprawdę. Często właśnie tak się dzieje. Więc wiesz, ten numer, jeśli chcesz, żeby działał i żeby ona też pokazywała sygnały zainteresowania, powinien być wzięty po dobrze przeprowadzonej rozmowie, czyli inaczej przy dobrym podrywie, czy tam, no wiadomo, kiedy wygenerujesz po prostu te emocje, kiedy ona się cieszy, śmieje, pokazuje takie sygnały, o, tak do mnie podszedłeś, to mi się nie zdarzyło, ha, 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 hi, 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 i dziewczyna czuje się komfortowo i właściwie zawsze od tego momentu, kiedy ona się czuje komfortowo, powinieneś z nią porozmawiać, a następnie zaproponować, może dokończymy tą rozmowę kiedy indziej, tak? Oczywiście, to nie jest kurs na temat tego, jak podrywać, tylko ci mówię, żeby potem nie było rozczarowania, że ty piszesz SMS-a, ona nie odpisuje. Czasami to nie jest wina SMS-a, tylko tego, co zrobiłeś po prostu wcześniej, jak jej się zaprezentowałeś, co jej mówiłeś, bo jak jej powiesz, jesteś taką fajną dziewczyną, czemu ty nie masz chłopaka, inne te tandetne teksty, będziesz ją pytał, dlaczego jest sama, skoro jest taka piękna. Wiesz, generalnie, jeśli już myślisz o tego typu słowach, w ten deseń, w tym kontekście, o którym mówię teraz, no to wszystko będzie odebrane negatywnie, także daj sobie z tym spokój. Ok, jakie jeszcze sygnały pokazuje zainteresowana kobieta, jeśli chodzi o pisanie wiadomości czy wysyłanie SMS? Taka kobieta często używa emotek, uśmiech, taka buźka, gdzie jest pokazany śmiech z płaczem, tak? Często może ci nawet taka dziewczyna serduszka wysyłać, jesteś kochany, czy coś tego typu, tylko uwaga, to nie będzie oznaczać, że ona cię kocha, tylko raczej to jest sygnał, że to jest wrażliwa dziewczyna, która no lubi po prostu odczuwać emocje poprzez pisanie. No i oczywiście uzewnętrznia to w ten sposób, że ci jakąś tam emotkę wyślę, trzymaj się cieplutko, ale mówię, to wcale nie musi oznaczać, tym bardziej, jak to jest pierwsza, druga rozmowa, że ona coś do ciebie czuje. I mówię o tym dlatego, że bardzo często mylicie tego typu wiadomości z rzeczywistym zainteresowaniem kobiety, a najczęściej to nie jest zainteresowanie kobiety, tym bardziej na początku, jeśli dostajesz takie SMS-y, u mnie cieplutka, u ciebie fajniutko, czasami dziewczyny piszą, wyślę ci jakiegoś tam misia w serduszka i inne tego typu śmieszne wiadomości. Nie myl tego z faktycznym zainteresowaniem kobiety, bo bardzo często ona dokładnie takie same SMS-y wysyła swojej koleżance, wysyła może innym kolegom, także to jeszcze bardzo często nie jest zainteresowanie kobiety. Ok, ale po czym widać to zainteresowanie? Widać po tym, że ona jakby nawet proponuje kolejne spotkanie, może nie bezpośrednio, ale bardzo często sugestywnie kobieta zapyta, a co robisz w czwartek, tak? Co robisz w weekend? I widzisz, i to nie są propozycje spotkania takie bezpośrednie, oczywiste, ale ona ci wtedy sugeruje, zaproś mnie, powiedz, że w czwartek masz czas, w sobotę i ty też powinieneś to odczytać. I specjalnie tutaj nagrywam ci tą część, bo bardzo wielu facetów tego nie widzi, nie rozumie, nie odczytuje. I kobieta ci tak pokazała 2-3 razy i ty oczywiście mówisz, wiesz co, idę spać. Albo to jeszcze nie jest takie złe, jak napiszesz, że idziesz spać, tylko po prostu chodzi mi o to, że kończysz rozmowę i nie widzisz pewnych sygnałów, które daje ci kobieta. A te sygnały są bardzo, bardzo wartościowe, bo zauważ, tak jak mówiłem wielokrotnie, kobieta nie powie ci wprost, musimy się zobaczyć w piątek, zobaczmy się. No, w dłuższym związku, kiedy znacie się 10 lat, kochacie, to jest inna bajka. Ale powiedzmy sobie szczerze, jak dopiero co poznałeś dziewczynę i tam widzieliście się parę razy, raczej nie ma takiej opcji, więc ona sugestywnie będzie chciała ci dać znać, że się podobasz, czyli będzie częściej do ciebie pisać, zaczepiać cię będzie, hej, co słychać. Ta rozmowa będzie taka bardziej prywatna, to nie będzie taka oficjalna rozmowa, słuchaj Paweł, przygotuj do pracy jakieś tam zadanie, tak? Przygotuj materiały do pracy, pojedź tam do sklepu budowlanego i kup farbę, tak? To nie będą tego typu wiadomości, gdzie ona cię oczywiście podrywa. Tak to wyjaśniam już po prostu jak dla debila, żebyś po prostu nie myślał, że jak kobieta ci pisze,
na tematy związane z pracą, że jej się podobasz. Więc kobieta zainteresowana będzie pisała o tobie, zapyta się, co u ciebie, jak leci, będzie poruszała jakieś tematy z twojego życia, sama dużo więcej zacznie opowiadać o swoim życiu, opisze ci jakieś swoje sekrety, tutaj przeżycia z życia prywatnego. No i na początku to nie muszą być jakieś sekrety, że wiesz, jak była mała, to przykładowo tam uciekała rodzicom na podwórko, ale w sumie im bardziej ci zaufa, tym więcej konkretów może się pojawić, przykładowo jak ty jej napiszesz. I to jest też świetna metoda, żeby kobietę otworzyć. Jak byłem mały, to zawsze uciekałem rodzicom i musieli mnie gonić po placu zabaw. I ona wtedy ha, 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 ja też byłam podobną dziewczynką, tak? I wtedy tego typu wiadomości też budują fajną taką więź emocjonalną, no i zbliżają was do siebie. Natomiast jeśli ty też się nie otworzysz na kobietę pierwszy w ten sposób, to ona też tak nie będzie pisać i nie masz co liczyć na to, że oczywiście sama ci tam napisze, zwierzy się z jakichś trudnych sytuacji w swoim życiu, choć oczywiście są kobiety typu męczy buła, która będzie ci pisać same jakieś te negatywne rzeczy, narzekać, że świat jest zły, że jest teraz chora, że ostatnio ma dużo pracy. No i ja uważam, że takie kobiety trzeba eliminować ze swojego życia, w sensie takim zaprzestawać konwersacji, spotkań z nimi, bo to nic dobrego nie wnosi do twojego życia, tylko możesz się nabawić depresji, więc jak zawsze widzisz jakieś zachowanie, które ci się nie podoba, tudzież intuicyjnie czujesz, że nie lubisz tego typu wypowiedzi ze strony dziewczyny, odpisz jej, już nie będę z tobą pisał o tym, tak? Nie mam ochoty o tym pisać. Nie pisz tak do mnie, bo się pogniewamy. Jak mi tak jeszcze raz napiszesz, to ja idę spać. W ten sposób wymagasz też szacunku w pisaniu i działa to fajnie. Także zwróć uwagę na te podstawowe sygnały, czyli dużą ilość SMS-ów, na to, że jest zatroskana, martwi się o ciebie, pyta co u ciebie. Oczywiście to mogą być takie sygnały też przyjaźni, ale zdecydowanie jak to się dzieje w pierwszych 3-4 tygodniach spotkań, czy nawet po pierwszych spotkaniach, to raczej to komunikuje, że kobieta jest zainteresowana. Kiedy tak do ciebie pisze, bo wy się znacie 5 lat, jest twoją przyjaciółką, no to oczywiście wtedy to nie będą sygnały zainteresowania, tylko raczej taka jakaś troska o ciebie, bo ona cię traktuje jak swojego brata, czyli poniekąd też aseksualnie. Jakie jeszcze sygnały kobiety pokazują, jeśli chodzi o pisanie? Wiesz co? Kobieta zainteresowana często cię będzie zaczepiać, jak ty nie chcesz z nią pisać. Czyli zostawi ci komentarz na Facebooku. Niektóre kobiety nawet mnie zaskakują. Potrafią tak zrobić, że ci wyślę pustego SMS-a, czy przypadkowego SMS-a, z uśmiechem takiego SMS-a. Zauważyłem, że jak ona nawet nie wie, co napisać do ciebie, no bo kobiety raczej nie są stworzone do prowadzenia, pojawiają się teksty, co słychać, jak leci, czyli beznadziejne, bo kobiety nie potrafią prowadzić, albo właśnie dziewczyny wysyłają takie buźki, uśmieszek i to oczywiście w tej sytuacji, jak ja to zauważyłem na wielu przypadkach, też oznacza buźka z uśmiechem, sama wysłana w twoim kierunku, raczej silny sygnał zainteresowania, takiej zaczepki, co tam u ciebie, bo raczej kobieta, która ma do ciebie jakiś interes, pracuje z tobą, ona ci konkretnie napisze, o co chodzi, tak? Jakie masz tam zadanie w pracy do wykonania, co musisz na studia przygotować, bo oczywiście studiujecie razem, jesteście na laborkach, czy tam na wykładzie w jakiejś tam grupie. Także weź to pod uwagę, że często właśnie zainteresowana kobieta w rozmowie, ona będzie chciała ciągnąć temat. Dostaniesz mnóstwo pytań, kim ty jesteś, gdzie pracujesz, dlaczego do niej podszedłeś. I tak naprawdę największy błąd facetów polega na tym, że wysyłają kobiecie oczywistą odpowiedź i wtedy ona się nudzi. A im więcej piszesz, wysyłasz te odpowiedzi monotonne, no podszedłem, bo wiesz, nie widziałem nigdy takiej pięknej dziewczyny, bo tak jakoś podszedłem, bo to mi się nie zdarza, to jeszcze może przejdzie, bo to jest dla niej wyjątkowe. Natomiast raczej staraj się ją podekscytować nieoczywistym stylem bycia. No podszedłem, bo mi tak machałaś tą torebką, że inaczej nie dałbym rady. Wiesz, słońca bym nie widział, jakbym cię nie zaczepił, tak? Przeszłaś koło mnie na ulicy i po prostu zasłoniłaś widok na światła na przejściu, no i nie mogłem jechać, no dlatego musiałem cię zagadać. I właśnie to będzie powodować tego typu teksty, też to nakręcenie emocjonalne. Bardzo często, jak kobieta chce szybko seksu, pojawiają się pytania w SMS-ach, czy mieszkasz sam. Widzisz, to już ci powinno dać do myślenia, jak kobieta takie pytanie zadaje. W klubie, czy nawet w SMS-ach, w wiadomości. Bo
skoro ona ci takie pytanie zadaje, to mój kolego, ona próbuje ci coś zasugerować. Chodzi o seks. O co chodzi? No na pewno nie pyta, gdzie mieszkasz po to, żeby się dowiedzieć. No chyba, że to jest jakaś narcyska i kobieta, która chce cię finansowo wykorzystać, no to okej. Okay. Czy masz własne mieszkanie? Wtedy oczywiście tak raczej zabrzmi to pytanie, ale taka normalna dziewczyna raczej chce wyczuć, czy ty ją zabierzesz do siebie i musisz po prostu zdawać sobie sprawę z tego typu sygnałów, czy to na randce, czy to w pisaniu. Jeśli pojawiają się sugestie, czy mieszkasz sam, to już oczywiście ona często chce seksu, jest zainteresowana seksualnie. Jeśli pewne sygnały, założenia wcześniej się sprawdziły, całowaliście się, była podniecona, łapała cię za ptaka, no to do czego to zmierza, chyba ci nie muszę mówić, jesteś dorosły. No i tutaj chciałem ci podać kolejne przykłady, jak możesz wciągać dziewczynę tak naprawdę w rozmowę. Kiedy już piszecie, możesz dziewczynie napisać, nie wiem, czy powinniśmy o tym pisać. Jak mi tak będziesz pisać, to ja idę spać. Jeśli mi jeszcze raz tak napiszesz, to już się nie będę lubił, tak? Jeszcze jeden taki tekst i już nie będziesz moją ulubioną koleżanką, tak? Czyli w ogóle ją pozycjonujesz jako koleżankę. I oczywiście, jeśli ona się dobrze zachowuje, możesz ją tutaj awansować na swoją kochankę. Mówisz jej o tym, że ty masz wymagania w stosunku do kobiet, ale generalnie, jak seksu generalnie nie było, to nie mówisz jej o tym, że chcesz, żeby od razu była twoją kochanką, bo to się spotka niestety, ale z falą krytyki. W jaki sposób jeszcze wciągać dziewczynę w rozmowę? My chyba nie będziemy dzisiaj długo pisać. Nie będę z tobą dzisiaj pisał. Nie mam ochoty dzisiaj pisać. Wszystkie takie trochę wredne, uszczypliwe teksty powodują, że jeśli było zainteresowanie pozytywnymi emocjami na początku, ona się będzie wkręcać, ona będzie bardziej pragnąć tej rozmowy, też jeszcze tutaj zacznie więcej pytać, co u ciebie na drugi dzień. Bardzo często tego typu lekko ironiczne teksty, tudzież olewcze, tylko no znowu, no nie można przesadzić, tak? Wrzuciłaś dzisiaj brzydkie zdjęcie i idę spać, nie? No tak można napisać, ale już nie pisz dziewczynie, brzydko wyszłaś na zdjęciu i nie będę z tobą pisał, bo to nie ma sensu. Po prostu ona wyczuje, że ty jesteś zbyt chamski i o ile niektóre kobiety się mogą na to jeszcze złapać, zacząć się z tego śmiać, to jestem przekonany, że zdecydowanie większa ilość kobiet po prostu może już się wypalić na początku. Także raczej uważaj po prostu i kalibruj te teksty, żeby też nie przegiąć. Do dzisiaj te wiadomości z tobą są zbyt grzeczne, więc ja chyba idę spać. Zbyt grzecznie do mnie piszesz, ja tego nie lubię. Ty jesteś za miłą dziewczyną, ja takich dziewczyn nie lubię. I się uśmiechasz, czyli sugerujesz jej, że była niemiła czy niegrzeczna. Ty jesteś zbyt grzeczna, wiesz? A ona, jak to? A ty jej piszesz, no po prostu. Przy mnie musisz być trochę bardziej niegrzeczna. I ona zaczyna się śmiać, reagować pozytywnie, podskakuje z wrażenia, jest niesamowicie podekscytowana, no bo ty napisałeś, że jest grzeczna, a większość facetów oczywiście też nie miało nawet jaj, żeby jej tego napisać, czy w ogóle skomentować jej zachowanie. I to bardzo fajnie działa. Polecam tego typu wiadomości, jeśli chcesz kobietę wciągnąć w rozmowę, tak, żeby po prostu chciała więcej i więcej, żeby się bardziej nakręcała, bardziej prosiła o te SMS-y, żeby sama pisała. To są właśnie tego typu teksty. Ty przy dziewczynie zawsze powinieneś być inny. Nie możesz pokazywać, że jesteś jak każdy ten Piotrek, Paweł czy Jacek, który do niej pisze, tylko właśnie tego typu elementy SMS-ów się muszą pojawiać. Chyba ci jeszcze żaden facet o tym nie mówił, tak? To jest dobry tekst. O czym pyta dziewczyna? A ty piszesz, ty jesteś po prostu dla mnie za dobra. Czyli ty jej komunikujesz, że ona jest za miła. Wiesz, ja po prostu lubię troszkę inny typ kobiet. A ona pyta, jaki? A ty odpisujesz, nie taki grzeczny, nie taki zbyt miły. A ja, jaka jestem, tak? Ona ci wysyła wiadomość, dziewczyna. A ty odpisujesz, no ty jesteś właśnie za grzeczna. Czyli automatycznie ją degradujesz w tych SMS-ach, poprzez co atrakcyjna kobieta się nakręca. Oczywiście mówisz, że masz swoje wymagania wcześniej do kobiet, mówisz. Ja mówię, że mówisz, ale generalnie
ale generalnie chodzi o to, że po prostu tak masz pisać, nie? I wtedy one odczytują to jako wyzwanie, jako taką możliwość ambicjonalną, żeby ci udowodnić, że wcale nie jest taka grzeczna, albo niektóre kobiety się zaczną śmiać, ha, 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 jak grzeczna, chyba żartujesz, albo wiesz, że dziewczyna nie jest dziewicą i piszesz jej, no ty mi wyglądasz na taką dziewicę, ona ha, 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 i zaczyna się śmiać, nie? To już widać, że to jest kobieta, która lubi seks, bo jakby nie lubiła, to by ją to nie bawiło, to po pierwsze. Po drugie, jeśli szukasz fajnych wiadomości, też możesz dziewczynie wysłać: ja wiem, gdzie ty byś znalazła dobrą pracę. Ona się pyta, gdzie, a ty jej wysyłasz SMS-a, wiadomość: mogłabyś pracować jako zakonnica, nie? Ona: dobre, to chyba nie jest najlepszy pomysł, często one się z tego śmieją, także też fajny tutaj oczywiście przykład. Jeśli to jest kobieta otwarta seksualnie, dosyć taka też wyuzdana, no to z pewnością, jak jest dosyć tutaj otwarta, no to będzie się śmiała, będzie fajnie reagować, będzie super tutaj eksponować to zainteresowanie i warto tego typu teksty używać, ponieważ zazwyczaj nie macie odwagi, śmiałości, no i też pojawiają się problemy, które potem pokutują w tej znajomości, no bo ta wymiana SMS jest taka zbyt oczywista, zbyt taka, wiesz, sztywna, poważna, co słychać, jak leci, ty odpisujesz, jak było w pracy i wiesz, i ta dynamika wiadomości, wysyłanych wiadomości, czy nawet nie chodzi o samą dynamikę, ale o sposób komunikacji, sam sposób komunikacji nie jest odpowiedni i kobieta bardzo szybko to zauważa i już poprzez brak tego typu tekstów możesz szybko wylądować w szufladce przyjaciela, kolegi, z której potem ciężko jest wyjść, no bo kobieta cię traktuje jak takiego gościa, z którym może się spotykać, porozmawiać, może ci powiedzieć, że była u ginekologa, że jej tam zaglądał w nogi, że ma jakiegoś wirusa w cipce, no bo jej nie zależy na tobie, tak? Jak ona po prostu traktuje cię jak taki tampon, tani tampon, któremu może wszystko powiedzieć, w którego może wszystko wpuścić, to ty potem no kończysz tak jak kończysz, kończysz po prostu jako przyjaciel, kolega, weź to pod uwagę. Także bądź charakternym facetem, zadziornym facetem. W ogóle ja nie wiem, po co z tobą piszę dzisiaj, tak? Piszesz tak dziewczynie, wysyłasz taką wiadomość. Ona: dlaczego? Bo po prostu ta rozmowa nie ma sensu. Idę spać, pa. Ja często jestem właśnie taki oschły, potrafię się wycofać z tej rozmowy, no i dziewczyny wtedy zauważają, ten facet, kurczę, on się szanuje, on ma wysokie poczucie wartości, muszę go jakoś tutaj poderwać, zdobyć i też momentalnie, praktycznie momentalnie pojawiają się efekty. Chyba to nie jest dobry pomysł, żebyś dzisiaj do mnie pisała. Nie pisz do mnie o tej porze. O, to jest kolejny świetny element, który można wprowadzić. Jak piszesz z dziewczyną, jest zainteresowana, tam cię chwali, ty jesteś fajnym facetem, takim odważnym, to możesz jej napisać: tak, to prawda, jestem odważny, ale pamiętaj, mam jedną dużą wadę. Czyli ty ją niby jeszcze bardziej zastanawiasz, bo jej piszesz, że masz wadę, więc ona chce poznać tą wadę i za chwilę ci napisze kolejnego SMS-a z ciekawości, tak? Albo mam trudny charakter, nie? Czy trudną osobowość. No i w tej sytuacji ona oczywiście tam wysyła SMS-a tobie. To znaczy, o co chodzi? A ty piszesz: możesz do mnie pisać tylko po godzinie 20, tak? Ona: dlaczego? Bo w innych godzinach nie będę ci odpisywał na wiadomości. Więc jeśli tak wytresujesz dziewczynę, to ona tak będzie robić, tak? I wy często nie dajecie kobiecie tego typu nakazów, zakazów i ona po prostu też nie wie, jak się poruszać w tej znajomości. Czy ty ją prowadzisz, czy jesteś facetem zdecydowanym, alfa, dominującym, tak? Ja właśnie zawsze starałem się kobietom tego typu zakazy, nakazy wprowadzać po to, żeby one już widziały, że muszą mnie gonić, że muszą się starać o to moje zainteresowanie, że muszą mnie same przyciągać. To jest naprawdę świetny patent. Opowiem ci o tym w dalszej części kursu. Natomiast już teraz poznałeś dziewczynę, całowałeś się z nią i mówisz jej: widzisz, jak będziesz się chciała ze mną jeszcze raz pocałować, to masz przejebane na przykład. Możesz jej tak na spotkaniu powiedzieć, a ona nie odpowiadasz dlaczego, potem ona się pyta w SMS-ach, o co ci chodziło z tym, że mam z tobą przejebane, a ty odpisujesz właśnie o to, że możesz do mnie pisać tylko po 20, nie? Albo wiesz, po ostatnim pocałunku chyba nie zauważyłaś,
że będziesz ze mną miała bardzo ciężko, nie? Czy bardzo trudno. Ona pyta dlaczego, a ty odpisujesz: pisz do mnie tylko po 20, tak? Bo będziesz pisała do mnie tylko po 20. Ja nie odpisuję na SMS-y w ciągu dnia. Możesz pisać dopiero od godziny 19, tak? Czy wprowadź sobie tam na przykład o 20, 21, kiedy indziej nie wolno ci do mnie pisać, bo nie. I koniec. Zdziwisz się, jak wiele kobiet będzie chciało to przeforsować. Wyślę ci SMS-y w trakcie dnia, będziecie sprawdzać, testować. Oczywiście, jak ci napiszę w ciągu dnia SMS-a, piszę do ciebie, co słychać, odpisz jej. Chyba się nie zrozumieliśmy, tak? Chyba nie dotarła do ciebie moja wiadomość. Ona pyta, jaka? A ty odpisujesz, no właśnie taka, że możesz pisać tylko po 20, że możesz pisać tylko po 19. Przestajesz pisać, cisza, ona się zastanawia, o co chodzi, czy ty ją lubisz, czy będzie kolejne spotkanie, czy się nie obraziłeś, czy coś z tego jeszcze wyjdzie. No i oczywiście pojawiają się efekty, rezultaty. Polecam ten patent, ten sposób, bo jest to naprawdę fajna metoda, która działa i uczy kobiety szacunku, takiego nastawienia, że cię sama musi gonić, ścigać, bo ty wyznaczasz granice kontaktu. Ty ją tutaj szkolisz właściwie, kiedy możecie się zobaczyć, kiedy jest odpowiednia pora, a jak pisze o złej porze, no to brak kontaktu, na przykład przy kolejnej takiej sytuacji, gdyby napisała o 15, nic nie odpisujesz, nie? Co słychać? Dwie literki, ok, tak? I ona już widzi, że po prostu możesz być zły, zastanawia się, próbuje cię oczywiście tutaj urobić, uwieść, zdobyć, przeprosić. No i wtedy pojawiają się rezultaty w pisaniu dzięki tym wygenerowanym emocjom. Także polecam tego typu podejście, świetne metody, które często się sprawdzają, a wy nie macie o tym pojęcia, bo jesteście zbyt przewidywalni dla kobiet. Zauważ, że normalna kobieta czegoś takiego nie doświadcza. Większość facetów się płaszczy, próbuje na siłę to zainteresowanie generować, za dużo piszą, a ty stosujesz zupełnie odwrotne koncepcje, wprowadzasz jej nakazy, zakazy. Wiesz, nie wolno mi wysyłać takich buziek, jak płaczesz, bo jak tak naprawdę wyślesz mi tego typu jeszcze raz buźkę, że płaczesz, no to ja już nie będę z tobą pisał. Jeszcze raz mi wyślesz taką buźkę z grymasem i idę spać, nie? Albo więcej nie będziemy pisać. Tak to po prostu działa. Jeśli zakazujesz, nakazujesz pewne rzeczy od początku, za tym idzie zainteresowanie seksualne. Kobieta seksualnie jest zainteresowana. Po prostu cała znajomość pięknie się rozwija i ona inwestuje coraz bardziej, przejmuje się, myśli coraz więcej. Z jednej strony podnieca się na spotkaniu, uwodzisz jej ciało, tak? Za chwilę uwodzisz jej ducha, umysł i kobieta pragnie dużo, dużo więcej, także polecam to zastosować, bo często uwodzicie ciało kobiety, a brakuje tego podejścia, żeby zdobyć jej umysł, myśli i to, żeby sama myślała o tobie więcej, tak?